To na pewno gratuluję dzisiaj zwycięstwa. Chyba możecie bardziej optymistycznie patrzeć na wiosnę i chyba to zwycięstwo tak trochę uspokaja na ten czas. Bo ja wiem, czy uspokaja. No, na pewno jest dużo, bardzo dużo pracy przed nami, bo sytuacja nie jest jakaś chóra optymistyczna. Aczkolwiek no, te trzy punkty były bardzo, bardzo ważne i zakładaliśmy sobie przed meczem, że nawet jeśli chodzi o styl, to niech on pójdzie na drugą, że tak powiem, na drugą stronę, a najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali, żebyśmy zdobyli tu trzy punkty, bo ta właśnie ta przerwa i okresy przygotowawcze, które przed nami będą troszeczkę bardziej spokojne. No i to tak wyglądało, że trochę stresu, trochę nerwowości było w naszej grze, ale najważniejsze jest to, że trzy punkty zostały w Bytowie i z tego się cieszymy. A ja nie zastanowiliście się trochę za bardzo w drugiej połowie? Za bardzo do obrony? No na pewno ta obrona była, można powiedzieć, w pewnym momencie aż za bardzo cofnięta, ale gra się tak, jak przeciwnik pozwala w tym momencie. No nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby oni grali z wiatrem i próbowali rzucać nam piłki za plecy, bo mają bardzo szybkich zawodników i powiedzieliśmy sobie, że wolimy stanąć troszeczkę niżej i czekać na przejęcia i kontry, które były, które się pojawiły w pierwszej i w drugiej połowie, niż ścigać się za każdym razem z ich napastnikami bądź z ich pomocnikami, co, jak nie ukrywamy, analizując ich grę, jest ich bardzo mocną stroną. A jakbyś podsumował te pierwsze 4 miesiące Bytowi w pierwszej lidze? Nauka. Myślę, że to jest nauka jako Beniaminek i to nie jest, że tak powiem, nie zawsze przekłada się to, iż grają zawodnicy, którzy mieli doświadczenie, czy nie mieli doświadczenia w tej klasie rozgrywkowej, bo zmiany, które tutaj nastąpiły, personalne, były dosyć duże. No i nie da się od razu zrobić samograja, tak zwanego, więc no, cały czas siebie uczymy. Bywa to raz lepiej, raz gorzej. To zresztą widać, my na pewno jesteśmy tego świadomi, że jest jeszcze dużo do poprawienia, ale mówię, czym dalej w las, tym będzie lepiej, bo taka stabilizacja i jakby praca systemowa na pewno przyniesie swoje efekty. A jakie plany na zimę, na wiosnę, na nowy sezon, na nową rundę? Jakie plany? No na pewno te trzy punkty zbliżyły nas do tego, żeby troszkę bardziej spokojnie myśleć o tych przygotowaniach. Mamy bardzo ciężkie, najpierw dwa wyjazdy, potem mecz trzeci u siebie z Zagłębiem. Już o tym myślimy, bo dobrze by było zdobyć. No, komplet będzie bardzo ciężko, ale myślimy o tym, żeby zdobyć jak największą ilość punktów, żeby potem uniknąć pod koniec maja nerwowości, bo to nie jest dobre, jeśli chodzi o te baraże, to tam byłoby bardzo, bardzo źle, więc czym szybciej zapewnimy sobie spokojny byt w tabeli, tym na pewno ta gra będzie też lepiej wyglądała, bo tych nerwów i tych stresów będzie troszkę mniej.